Witajcie. Produkt firmy Dunlop. Dunlop 65. W zasadzie olejek lemon, czyli cytrynowy olejek. Dość taka ma płynną konsystencję. Słabo chyba to widać. Dość takie jest płynny, ale to jest co ciekawe, że to mamy w takim atomizerze. Do czego on służy? On służy po prostu do tego, że jak przeczyścimy sobie już struny, przepraszam, jak przeczyścimy sobie już podstrunnicę, najlepiej przy wymienianiu strun, to takim olejkiem sobie po prostu psikamy podstrunnicę, jakby ją, tak można powiedzieć, naoliwiamy. Tu nie używać do klonowych podstrunnic, no taki akurat jest tak napisane właściwie, no nie wiem czemu, ale napisane, żeby nie używać. Pewnie, że może zmienić kolor, bo na przykład jak mamy jakąś podstrunnicę z mahoniu, czy z jakiegoś drzewa różanego, czy z jakiegoś innego palisandru, to jakby nie wpłynie za bardzo na kolor. To akurat dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo ja zawsze używam takiego w większej buteleczce z czubkiem, takie włoseczki są, że po prostu naciskam i przejeżdżam. Chociaż właściwie teraz się zastanawiam, dlaczego ten wziąłem, ponieważ jeszcze tamten mi został, ten w tej dużej buteleczce, więc nie wiem, może coś było w opisie, coś innego, ale jak widzę tutaj Ultimate Lemon Oil, to po prostu jest właściwie to samo co tamto, więc musiałbym sobie sprawdzić, czy przypadkiem jakiś błąd nie zaszedł w moim rozumowaniu może, albo w opisie na stronie sprzedawcy, ale nieważne, w każdym razie po prostu to jest preparat, który przy każdej wymianie strun wypada oczywiście przeczyścić podstrunnicę i ją nasmarować. No niektórzy mówią, że sobie smarują kremem Nivea na przykład, prawda? Ale to lepiej takimi rzeczami się nie bawić. Najlepiej właśnie czymś takim przesmarować. Lemon, oil, 65, Dunlop. Wszystkie z serii 65. Nie wiem czemu tak. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie.